Z Jagłowa wyjeżdżam z Koroświt. Noc była pełna koszmarów. Jak się po pewnym czasie okazało, miała prawo taka być. Ostatni raz spotykam Biebrze. Dla człowieka z południa te duże, płaskie obszary są dziwne i dają poczucie wielkiej samotności. Krótka rozmowa z bocianami, widać pierwsze zabudowania. Zaczynają się rolnicze wioski i asfalt. Krajobraz cały czas rolniczy. Miejsce, gdzie nikt nie jeździ, gdzie niczego nie ma. I właśnie o to chodzi. Jestem już w Tygodcinie. Stare, zabytkowe miasto z widocznymi w piękny sposób śladami kultury żydowskiej. Pogranicze Mazowsza i Podlasia. Zawsze chętnie tu wracam. To Waniewo. Spokojne miejsce, gdzie można zobaczyć Narew w naturalnym stanie, łąki i pastwiska, takie jak dawniej. Można też dogadać się z miejscowymi, popływać tradycyjną łodzią po rzece wśród szuwarów i wśród ogromnej ilości komarów i gzów. I dalej na południe. Puste drogi służą młodzieży za tor wrotkowy. Za Drohiczynem skręcam w prawo, na most na Bugu. Tutaj kółeczka mojej ósemki spotykają się. Jadę kilkanaście kilometrów po śladach sprzed 3 dni. Janów Podlaski ze swoimi pompami benzynowymi sprzed kilkudziesięciu lat. Pratulin, miejsce, gdzie dla wiary ginęli ludzie. Co roku tu jestem. Podlaski, przełom Bugu w Neplach. Miejsce, gdzie odbyłem bardzo miłą rozmowę. Takich rozmów chyba więcej nie będzie. Nocleg w klimatycznych i pełnych głosów przeszłości Kostomłotach. Same Kostomłoty opisuję szerzej w innych wyprawach. Nad ranem budzi mnie burza. Jej potęga zdaje się przekreślać plany na powrót do domu. Około 7 ulewa gwałtownie się kończy, a ja rozpoczynam ostatni etap wyprawy. Mokre południowe Podlasie sprzyja rozmyślaniom. Na nadburzance jak zwykle o tej porze nikogo. Czasem samotny rowerzysta udowadnia, że w wyniku jakiegoś kataklizmu nie zostałem sam na świecie. Zjeżdżam do Jabłecznej. Wszyscy na liturgii w cerkwi. Poranny śpiew cerkiewnego chóru uspokaja i zapewnia, że miejsce, do którego trafiłem, jest właściwym miejscem. Obecność tutaj jest jednym z takich okruchów, których się nie zapomina. Składają się one na pamięć o wyprawie, czy nawet na pamięć o całym roku. Odmiennie radość wzbudza co roku ta sama myśl, no ale do Sławatyckiej Cerkwi Opieki to już w następnym roku muszę wejść.
i co roku nie wchodzę. Pewnie tak ma być. Stara Włodawa zachwyca swoimi uliczkami. Na Bogu we Włodawie stan wód w normie. W Orchówku kieruję się w stronę granicy, aby zobaczyć ostatni na mojej liście trójstych granic. Miłe jak zwykle spotkanie i rozmowa z panami ze Straży Granicznej. Można się dużo dowiedzieć, a opowieściom granicznym nie ma końca. Nadburzanka zadziwia różnorodnością nawierzchni. Oprócz miejsc półprzejezdnych zdarzają się i takie. Spokój na drodze, taki, że widok bociana jedzącego śniadanie nie jest czymś niezwykłym. Dubienka zaskakuje opuszczeniem i zamieraniem. Wśród starych, wdzięcznych budynków próbuje przebijać się swoiście pojmowana nowoczesność. Źle jej to wychodzi. Deszcz cały czas wisi w powietrzu. Nie spada jednak ani kropla. Po poprzednich upalnych dniach daje odrobinę chłody i wytchnienia. Horodło. Dużo wspomnień. Na ryneczku zjadam pośpieszne śniadanie. Jakieś towarzystwo filmuje miasteczko z drona. Dzisiaj wszystko filmuje się z drona, bo inaczej jest nieważne. W Kryłowie wizytuję największą polską zdobycz terytorialną po II wojnie światowej. Wystawa zamkowa powstała w wyniku zmiany koryta Bugu. Historyczna Galicja, chociaż administracyjnie lubelskie. Urodzajne pola Grzędy Sokalskiej tworzą piękne krajobrazy i na wpół opuszczone krajobrazy popegeerowskie. Kolejne drogowe bociany uprzyjemniają jazdę, startując niemalże spod samych kół. Na wprost Ukraina. Chciałoby się pojechać dalej. Nie te czasy. Może kiedyś. Pozostało tutaj sporo cerkwi, między innymi ta w Budyninie, albo ta najpiękniejsza w Korzminie.
Teraz wzdłuż dawnej granicy rosyjsko-austriackiej rozpoczynam powrót do domu. Ostatni postój na ziemi kongresówki w okolicy Kuryłówki, most na Sanie, przejeżdżam przed Leżańskiem i 50 km do domu. Jechałem przez wiele tych samych miejsc co przed kilku laty i rok temu. Lubię wracać tam, gdzie byłem. Nie wiem dlaczego. W czasie tej wyprawy przejechałem jakieś 2000 km. Może mniej, może więcej. To nie jest takie ważne. Ważne jest to, co się widzi, wie i myśli. Ważni są ludzie spotkani na trasie. A najważniejsza jest droga.